Do gry na wielkim turnieju musi przygotować drużynę gospodarzy. Krytyków nie brakuje. Rosjanie pod wodzą byłego trenera Legii wygrali tylko 3 mecze. Cały czas budujemy drużynę na mundial. Puchar Konfederacji to etap, ale ważny. Przekonamy się, jaki zrobiliśmy postęp. Reprezentację Rosji w 100% tworzą piłkarze rodzimej Premier Ligi. Liderem bramkarz Igor Akinfiejew podczas Pucharu Konfederacji rozegra swój 100. mecz w kadrze. Trener na bieżąco ulepsza skład. Drużyna rośnie w siłę. Myślę, że w Pucharze Konfederacji nie będzie rywala poza naszym zasięgiem. W meczu z Nową Zelandią Rosja będzie musiała sprostać roli gospodarza i faworyta. Na wszystkie starcia Pucharu Konfederacji zapraszamy do Telewizji Polskiej. W niedzielę do akcji wkroczą m.in. mistrzowie Europy i Ameryki Południowej. Wiemy już.